Oświadczenie majątkowe prezydenta. Ma dwa mieszkania i spłaca kredyt. Oświadczenie majątkowe prezydenta. Andrzej Duda ma dwa mieszkania i spłaca kredyt. Dwa mieszkania, działka o powierzchni 325 m2 i 30 tysięcy złotych oszczędności, m.in. to posiada prezydent polski Andrzej Duda, o czym czytamy w jego oświadczeniu majątkowym. Dokument opublikował Sąd Najwyższy, a wynika z niego ponadto że polityk spłaca również kredyt hipoteczny. Wiadomo też, że za sprawowanie funkcji prezydenta RP zarobił w zeszłym roku ponad 280 tysięcy złotych. Oświadczenie majątkowe prezydenta stało się publiczne w poniedziałek. Z dokumentu wynika, że Andrzej Duda ma 30 tysięcy złotych oszczędności, a w zapasie posiada również 100 euro. Polityk jest także współwłaścicielem dwóch mieszkań, jednego o powierzchni 79,4 m2 i kolejnego, mającego 132 m2 z garażem. Posiada również działkę o powierzchni 325 m2, 446 akcji notowanej na GPW spółki z A o łącznej wartości 60 tysięcy. Złotych, jak i kartę kredytową z limitem ustalonym na 20 tysięcy. Złotych. Zarobki prezydenta Polski w 2021 roku. Na konto Andrzeja Dudy wpłynęło 282 tysięcy. Złotych prezydent wraz z zagatą Kornhauser-Dudą zaciągnął także kredyt hipoteczny na kwotę 497 000 Złotych. Ponadto posiada polisę ubezpieczeniową na życie z tak zwany Trzy filaru na sumę 29 000. Zł. Wiadomo również, że w 2021 roku wynagrodzenie Andrzeja Dudy z tytułu prezydentury sięgnęło niemal 282 000. złotych. Oświadczenie majątkowe prezydenta R.P. datowane jest na 29 marca. Zgodnie z przepisami, taki dokument, wypełniony przez głowę państwa, trafia do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nie jest on jednak jawny, z automatu, zgodę na jego ujawnienie wyraził sam Andrzej Duda. Gdy najnowsze oświadczenie prezydenta porównamy z tym za 2020 rok okaże się, że jego oszczędności zmniejszyły się o około 20 tysięcy złotych. Zapiastowanie stanowiska głowy państwa w 2021 roku zarobił jednak o 40 tysięcy złotych więcej.